Trzeba zrobić po prostu takie przejście dla kota pod tymi drzwiami. Tylko że trzeba tego kota po prostu wymierzyć, żeby też to miało tam ręce i nogi, żeby on jemu ten brzuszek... No przejdzie przez każdą dziurę, bo jest bardzo elastyczny, więc... Tak, można... tylko mi chodzi o to, żeby mu tego brzuszka nie harowało, żeby on nie musiał przeskakiwać, tylko żeby sobie spokojnie ten przeszedł. No, to trzeba zrobić tak, jak tutaj są drzwi po prostu, bo no. Jeżeli ruszymy tą dolną stronę... Nie chcielibyśmy naruszać ani dolnej, ani całej struktury drzwi. No, uwaga, uwaga. Ani tym bardziej struktury kota. Przywitaj się z panem. Chcecie pan przywitać z Mańkiem? Ja mam psa. No Jezu, to może, możecie się nie polubić. Nie, widzę, że on jest... trochę mu pasuje zapach. Nie, no. Tak, ja mam psa. No. Właściciele zwierząt pewnie najlepiej potrafią zrozumieć potrzeby swoich czworonogów. Liczymy więc na to, że z sercem podejdzie pan do tego zadania. Na razie widać nie tylko serce, ale i technikę. Widać wprawę u naszego fachowca. Jeżeli chodzi o estetykę, o precyzję wykonania, dla mnie jest mistrzem. Jak na razie mistrzem. Ten element zamknięcia będzie od tamtej strony łazienki. Czy od tej strony? A jak będzie ładniej? Z żadnej strony nie będzie ładnie. Z żadnej strony nie będzie ładnie, bo nie stosuje się takich przegród. Jak to nie? No tak to nie, no. Będzie musiał uderzyć się w głowę, w ściankę, żeby przejść. Prawda? No ale tutaj jest tak napisane, że można. Nie, ja rozumiem, że jest napisane. Byłoby napisane, że to jest krowa, to co? To będzie krowa? Nie, to będzie tylko napisane, że to jest krowa. No to niech pan tak zrobi, żeby było ładnie po prostu. Ładnie i dla kota, nie dla krowy, żeby była jasność. Po walizce sobie pojechał? Mierzenie tak precyzyjne i facet tnie sobie walizkę z narzędziami? Ale drzwiczki dla kota zostały przycięte idealnie. Patent z papierową taśmą podczas wyrzynania. Kupuję go w 100%. Wcześniej starałem się dobierać idealnie narzędzia, czyli bardzo ostre bryszczoty, po to, aby uniknąć efektu poszarpanej krawędzi. Wystarczy taśma papierowa. Dla mnie bomba. Tak będzie wyglądało. I razy oko. Jak będzie tu od tej strony, czyli od strony... Łazienki. Mieszkania. Nie. Lub... Coś takiego. No jak pan uważa? To jak pani uważa. To jest pytanie. Wydaje mi się, że z tej strony lepiej. Tak jak wcześniej. Tak. Zawiasy, które widoczne będą teraz z salonu, muszą zostać przykręcone bardzo starannie, tak aby nie szpeciły widoku.